Przedstawię samą koncepcję Go Model Canvas. Go Model Canvas, czyli to jest taka Canva, szablon do przygotowywania, do projektowania celów w organizacji. Także zobaczymy, jak tym się można posługiwać, w jakim zakresie i no, też gdzie można z tego skorzystać, w sensie ewentualnego skorzystania z projektu, prawda? Czy wprowadzenia takiego projektu do firmy. Państwo pracujecie ze strategiami u siebie w firmie? Tak, nie? To różnie pewnie, prawda? Ale tak prywatnie was zapytam. Wdrażacie, tak? Tak prywatnie zapytam. Strategie mają sens? Żeby to wdrażać strategii? Czyje? Dobre strategie mają sens. Dobre, prawda? No właśnie, dobre strategie. Ale gdzieś tak właśnie ostatnio czytałem, że jak się pytamy menedżerów, no to jest coś, co jest najważniejsze w firmie, na to musimy poświęcić dużo czasu i tak dalej. A jak pytam prywatnie, coś ty, to jest strata czasu w ogóle, pisanie na półkę potem idzie, kto to czyta w ogóle, nie? I tak dalej. Także to takie podejście gdzieś funkcjonuje, prawda? Dlatego tym bardziej mi osobiście zależy na tym, żebyście Państwo dostali coś, co jest dokumentem w pewnym sensie, który się ma w firmie, ale w zasadzie chodzi o to, żeby zbudować pewne podejście i narzędzia do tego, żeby to żyło w organizacji, prawda? Żeby to nie było, żeby strategia nie była tylko koncepcją gdzieś zapisaną, tylko żeby można ją było później zrealizować w oparciu o konkretny system zarządzania. I to Państwu chcę powiedzieć o dwóch rzeczach, które są ważne. Bo jeden to jest plan strategiczny, prawda? Czyli mamy jakiś plan, w którym są zapisane cele, wizja, jakieś tam inicjatywy, to jest ważne. Natomiast często firmy podejmują takie działania, przygotowują sobie takie dokumenty, ale okazuje się później, że nie mają zdolności do tego w firmie, żeby to wdrożyć, bo nie mają systemu zarządzania. Prawda? Czyli po co mi strategia, ja nie mam zdolności do tego, żeby to wdrażać. Jedno z drugim musi być spójne. Czyli w zasadzie jedno bez drugiego nie funkcjonuje. Prawda? Oczywiście tutaj mówiąc o systemie zarządzania, można powiedzieć o różnych systemach, prawda? Ale musi być mechanizm w firmie, który pozwoli mi realizować cele, które są zapisane w strategii, mierzyć je, rozliczać, kontrolować itd. To jest coś, co jest potrzebne. I zobaczymy dzisiaj, jakie są dwa podejścia do tego procesu. Bo jest takie podejście, tak zwane podejście klasyczne i jest podejście zwinne. Także w zasadzie chciałbym się skoncentrować bardziej na tym zwinnym podejściu. Ta metoda, którą zaprezentuję, ona dotyczy takiego zwinnego podejścia. Zwinne oznacza, że możemy szybko i elastycznie modyfikować i kreować swoje plany. To nie są plany takie, że jak jest, to już amen, prawda? Przez 5 lat musimy to już robić. Nie. To właśnie chodzi o to, żeby gdzieś tam podejść do tego w taki sposób bardziej elastyczny. Także Go Model Canvas zaraz to rozszyfruję w detalach, żebyśmy zobaczyli, co to jest. Natomiast tak, kilka takich slajdów, które pokazują firmę. Na razie trochę skomplikuję, żeby potem uprościć. Czyli tutaj można powiedzieć, że mamy pewien model firmy. Model firmy, gdzie tutaj mamy, o dziękuję bardzo. Tu mamy wnętrze firmy, czyli jest jakiś proces tworzenia wartości. Ktoś słyszał o tym? Mówi się o tym, że tworzymy wartość firmy, prawda? Dzisiaj się o tym dość często mówi, że dla naszych klientów tworzymy konkretną wartość. No i w zasadzie każda osoba, która pracuje w firmie, gdzieś tutaj uczestniczy w tym procesie tworzenia wartości, czyli tą swoją cegiełkę dodaje do tego. Oczywiście centralnym punktem jakimś tutaj jest wizja, strategia, czyli musimy mieć ten plan, który nas napędza firmę. Niektóre firmy mają to w głowach szefów, a niektóre mają spisane, prawda, i tym się posługują później jako jakimś dokumentem. No i co tu jest jeszcze potrzebne? Są potrzebne cele, prawda? Czyli w każdym z takich elementów procesu tworzenia wartości, no są ludzie, którzy realizują coś i mają wyznaczone cele i jest jeszcze coś takiego jak kluczowe czynniki sukcesu. Kluczowe czynniki sukcesu to są takie miejsca w organizacji, gdzie trzeba utrzymać szczególnie wysoką wydajność, prawda? Czyli jeżeli jesteśmy firmą sprzedażową, to wiadomo, że jednym z głównych procesów jest prawdopodobnie proces sprzedażowy, prawda? No i co może być czynnikiem sukcesu? Na przykład kompetencje sprzedażowe. Prawda? Bez tego w ogóle się nie mogę ruszyć w tym procesie dalej, żeby stworzyć jakąś wartość dla klienta i też dla firmy. Prawda? Czyli czynniki sukcesu to są takie miejsca, gdzie musimy szczególnie zadbać o to, co się dzieje w tym miejscu, bo bez tego firma traci w ogóle swój impet, przewagę strategiczną itd. itd. Prawda? I też w strategii na takich miejscach potem się koncentruje. Także patrząc no, gdzieś tam w powiększeniu na taki obszar jednego człowieka, który gdzieś tam pracuje w organizacji, można powiedzieć, że ma jakieś cele, one są dopasowane do tych kluczowych czynników sukcesu i posługuje się czymś takim jak KPI. Ktoś słyszał o tym? Tak? No to jest dzisiaj też często się mówi. KPI, czyli wskaźniki, którymi się posługujemy, żeby mierzyć realizację naszych celów, prawda? I tak jak krytyczne czynniki sukcesu,
to są miejsca, w których trzeba utrzymać wysoką wydajność, tak KPI-e, czyli te kluczowe wskaźniki efektywności mierzą tą wydajność właśnie w tych miejscach. To jest zrównoważona karta wyników. Pewnie też gdzieś tam Państwo słyszeliście o tym, być może niektórzy nawet stosują. To jest takie narzędzie, które pozwala opisać cele w firmie w czterech perspektywach. Czyli jak, to jest ciekawe, dlatego że, proszę zobaczyć, jakbyśmy spojrzeli na firmę, to w zasadzie cele, które tam są realizowane z punktu widzenia strategii, można odnieść do pewnych takich warstw. I taka warstwa, która jest tutaj na górze, jest perspektywą, jest nazwana jako perspektywa finansowa, ona dotyczy czego? Dotyczy pieniędzy, prawda? Czyli prowadzimy biznes po co? Po to, żeby zarabiać, prawda? Prowadzimy biznes po to, żeby zarabiać. I w tej perspektywie pojawiają się jakieś cele, prawda? To jest no, albo zysk, albo wielkość sprzedaży, prawda? Czyli takie bardzo wartościowe cele, odnoszące się do konkretnej wartości lub wskaźników, które chcemy w sensie ekonomicznym uzyskać w firmie, prawda? Ale teraz jest pytanie, skąd się biorą pieniądze w firmie? No, od klientów. Od klientów, prawda? Czyli druga perspektywa to jest perspektywa klientów. Czyli tutaj określamy sobie w tej perspektywie cele związane z tym, do jakiego typu klientów chcemy dotrzeć na rynku i jakie wartości im oferować, prawda? I proszę zobaczyć, co tutaj jest ważne. W zasadzie dość często jest tak, że firmy mają taki dość duży dylemat z tym, że mówią tak, właściwie to, co robimy, to może być skierowane do mas, prawda? Ale jest z drugiej strony pytanie, czy to jest sensowne podejście, że ja chcę jako firma, nawet ja mam takie zdolności w pewnym zakresie, oferować wszystko wszystkim. Prawda? Z czym to się wiąże? No z tym, że muszę, że w pewnym sensie się rozpraszam, prawda? Czyli ten chce to, ten chce to, ten chce to i ja ciągle muszę gdzieś dopasowywać swoją ofertę do różnych segmentów rynku zgodnie z ich oczekiwaniami, prawda? I tutaj chcę Państwu powiedzieć przy tej okazji od razu taką rzecz, że przy strategiach takich zwinnych, adaptacyjnych, gdzie wykorzystujemy takie zwinne podejście, bardzo ważna jest koncentracja. Czyli ważne jest to, żeby z tej całej grupy rynkowej wybrać sobie jakiś segment i do tego segmentu dopasować w firmie te zasoby, które są potrzebne, żeby go obsługiwać. Prawda? I teraz proszę zobaczyć, jak ja mam w firmie coś udoskonalać, to ja dokładnie wiem, czym się zająć w stosunku do danej grupy klientów, która moim zdaniem przynosi największe dochody. Prawda? To oczywiście w uproszczeniu pokazuje model, ale generalnie w takim podejściu chodzi o to, żeby się skoncentrować na czymś, prawda? Z jednej strony na rynku, na określonych klientach, ale z drugiej strony też na pewnych działaniach w organizacji. I teraz, dlaczego takie podejście jest sensowne, albo wygodne, albo no, warto na nie zwrócić uwagę? Takie upraszczanie. No, czemu tak się może dziać? Proszę zobaczyć, jakbyśmy wrócili do tego modelu, on jest dość skomplikowany, prawda? Dużo jest tutaj tych detali. I teraz proszę zobaczyć, z punktu widzenia lidera, zespołu, szefa firmy i tak dalej. Prawda? Jeżeli ja mam swojemu zespołowi w sensowny sposób przetłumaczyć, co się dzieje na rynku i czym się mamy zająć, to ja muszę uprościć tą koncepcję w słowach. Prawda? Czyli muszę pokazać prosty model. Muszę odrzucić ten chaos, który gdzieś tam jest wokół firmy, wewnątrz firmy, żeby ludzi skoncentrować na czymś, co jest naprawdę istotne. Prawda? Czyli muszę mieć bardzo prostą metodę opisu tej strategii. Bardzo prosto, żeby ludzi nie zniechęcić. Skomplikować zawsze możemy, prawda? To możemy tyle do strategii wrzucić, że to nikomu się nawet nie będzie chciało czytać. To na wagę wtedy się bierze strategię, bo ta dobrze waży, prawda? To może być. Dlatego to upraszczanie jest tą istotą też w tym podejściu właśnie zwinnym i w strategiach adaptacyjnych. Ale wracając do tego modelu. Czyli proszę zobaczyć, mamy zysk, finanse, mamy klientów. Klienci, jeżeli są zadowoleni, tak, no to przynoszą te pieniądze. Prawda? Czyli to mamy perspektywę klientów, tu wyznaczamy cele. Kolejna perspektywa to jest perspektywa procesów. Czyli to jest mniej więcej to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Tam się tworzy ta wartość. Prawda? W perspektywie procesów, procesy produkcyjne, zarządzania klientami, procesy innowacyjne, zarządzanie, sprzedaż, tak dalej. To wszystko jest w tej perspektywie podzielone. W zależności od tego, czym się zajmuje firma, w taki sposób wygląda ta perspektywa procesów. I tutaj, na tym poziomie, najważniejsze jest zarządzanie aktywnościami. Proszę zobaczyć. Tutaj tworzymy pewien wynik. Prawda? To jest wynik.
Wynik to jest rezultat pewnych działań w długim terminie. Natomiast tutaj są działania, które do tego wyniku doprowadzają. I tu chcę Państwu powiedzieć już jedną rzecz z punktu widzenia zarządzania. Wiele osób, czy wiele firm chce na siłę zarządzać wynikiem. Nie da się zarządzać wynikiem. Wynik to jest wynik działań. Jak mam zespół, to ja mogę zarządzać ludźmi i ich aktywnościami. Jak dobrze tym zarządzam, tak, to te aktywności dopiero doprowadzą do wyniku. Tak? To jest coś, co trzeba sobie zapamiętać, bo za chwilę o tym będziemy mówić. Bo to, że tak powiem, też modeluje, czy wpływa na model systemu zarządzania. Zobaczymy, jak to działa. Także tutaj mamy tą perspektywę procesów, której oczywiście też wyznaczamy cele, ale tu kładziemy nacisk na aktywności. I mamy jeszcze jedną perspektywę rozwoju. Perspektywę, która jest nazwana perspektywą rozwoju. I tutaj widzimy, mamy kompetencje, systemy zarządzania, kulturę organizacyjną. Czyli w zasadzie tutaj można powiedzieć, że jest pewien kapitał organizacyjny, gdzie na podstawie którego firma buduje swoją sprawność do zarządzania, ale też buduje swoją zdolność do zmian. Prawda? Czyli jeżeli mam tak przygotowanych ludzi, zespoły, tą kulturę otwartą, prawda, to wtedy łatwiej mi jest wprowadzać zmiany w firmie. Jeżeli to robię szybko i jeszcze w taki bardzo skoncentrowany sposób, to jestem szybszy od konkurencji. Prawda? Czyli możemy mieć podobne strategie, ukierunkowanie na podobne rynki, a szybkość decyduje o tym, kto będzie pierwszy na danym rynku i lepiej obsłuży danego klienta. To można nawet sprowadzić do prostych działań, prawda? No, klient wysyła zapytanie mailem do kilku firm. Najczęściej, no, powiedzmy, że ta cena gdzieś tam zostawiamy na razie na boku, ale to pierwszy przyśle, no to jest, tam, jest to zainteresowanie szybko, prawda? O, ktoś przysłał, już zaczynam z tym pracować. To się spóźni, no to być może już nie wsiądzie do tego pociągu, prawda? Także ta szybkość jest bardzo ważna tutaj w tym działaniu. Ok, czyli proszę zobaczyć. W takich perspektywach, jeżeli byśmy opisali sobie strategię, no to co? Jeżeli rozwiniemy dobrze jakieś kompetencje i tu postawimy cele, to wpłynie na procesy, które realizujemy i tutaj uzyskamy określoną efektywność, prawda? Jeżeli dobrze to zrobimy, czyli te procesy będziemy dobrze realizować, to nasi klienci będą zadowoleni. Jeśli będą zadowoleni, to przyniosą pieniądze. Da? Czyli w takich perspektywach w zasadzie możemy opisywać cele w organizacji po to, żeby pokazać pewne takie skutki powiązania przyczynowo-skutkowe. Co się z czego bierze, prawda? W jaki sposób tutaj powinniśmy sobie te cele ułożyć, żeby z tego poziomu cele miały wpływ na kolejne perspektywy. Proste to jest, zrozumiałe? No, jako model proste, prawda? I powiem Państwu, że to jest metoda, którą oczywiście też wdrażam, bo niektóre firmy sobie życzą wdrożyć strategię, zaplanować ją w oparciu o zrównoważoną kartę wyników, ale to nie jest sposób. To jest coś, co wymaga wielu zabiegów, żeby to się stało rzeczywistością w organizacji. Ale co firmy, to mają, oczywiście. Teoria jest dobra, ale to wdrożenie tej strategii, no właśnie, finansowanej karty wyników, ja nie znam firmy, które to dobrze zrobiło. No tak. A próbowało bardzo wiele. Tak. To taka perspektywa. Znaczy, boję się, że można powiedzieć, że to można powiedzieć, że ta koncepcja najczęściej pozostała w formie teorii. Ona jest, teoretycznie się dobrze prezentuje. W praktyce niewiele stosuje. To wynika z różnych rzeczy, o których powiem za chwileczkę jeszcze, ale jedną z takich pierwszych grzechów, które się popełnia generalnie przy planowaniu i przy kojmy posługiwaniu się taką metodą, to jest nadmiarowość celów. Czyli ludzie stawiają sobie zbyt wiele celów w planach strategicznych, które potem się stają nierealne, bo firma nie ma zasobów, żeby je realizować. Albo kompetencji też, prawda? Różnego rodzaju zasobów. Proszę zobaczyć, strategia jako taka jest planem zmian. My w strategii nie opisujemy czegoś, co chcemy kontynuować, bo do tego nie potrzebujemy strategii. My w strategii opisujemy miejsca w organizacji, czyli te kluczowe czynniki, te krytyczne czynniki sukcesu, które chcemy zmienić, doskonalić. To się zawiera w strategii. Czyli strategia jest dokumentem zmiany, a nie... Albo rozwoju, nie? Albo rozwoju, no właśnie. Tak, tak, to dokładnie to samo. Tak jest. Zmiana, rozwój to dokładnie to, że tym celem muszą też odzwierciedlać właśnie ten rozwój. Poprawić, usprawnić, udoskonalić, prawda? To jest to coś... Wiele firm chce rutynę w strategii opisać. Tak, to nie ma sensu, tak? Także to jest coś, o czym trzeba pamiętać. Dlatego w tych zmianach muszę zobaczyć. Niech sobie firma postawi 5 takich celów strategicznych, skaskaduje je w dół organizacji, na jakieś tam zespoły, prawda? To z tych celów od razu się robi trochę więcej na dole
I teraz proszę zobaczyć, każdy z tych celów będzie wymagał zmiany. Czyli każda z osób, która dostanie cel albo zespół, albo dział, musi zrobić taki wewnętrzny projekt ukierunkowany na zmianę. Jedni muszą udoskonalić proces, inni muszą opracować jakąś procedurę, inni jeszcze coś muszą zrobić, wdrożyć system zarządzania itd., itd., prawda? Czyli ile jest roboty poza tymi rutynowymi działaniami, które musimy zrobić, żeby dotrzeć do klienta, prawda? Dlatego ludzie mówią, dajcie mi święty spokój, że nas strategia się nie zajmuje, prawda? Projektów mamy dość, dlatego trzeba to ograniczać. Czyli ważnym takim elementem w planowaniu strategii i potem realizacji jest koncentracja.